Witam was ponownie, jest z tej strony Halewander. Zagrajmy teraz w The Room 2. The Room 2. Pamiętam, że jedynka była ciekawym wyzwaniem. Bardzo dobrze skonstruowana. Jej jakoś dałem radę ją przejść. Mam nadzieję, że dwójka... no, poruszy moje szare komórki. I mam nadzieję, że będzie dam radę. Ja. Swoją drogą jestem trochę zły. Mam nadzieję, że nie wyjdzie to ze mnie podczas gry. Po prostu zwaliłem zajęcia swoje trochę. Kilka błędów popełniłem i jestem na siebie po prostu zły. I teraz się odstresowuję. Zacznijmy nową grę. Przepraszam, ale musiałem zamknąć drzwi. Zapomniałem o tym, już jestem. Kliknijmy, by rozpocząć. Mamy notatkę. Kliknij... tak, żebyśmy mogli... podwójnie kliknięcie na notce. A, o to, żeby otworzyć. Mam nadzieję, że mój angielski wystarczy tutaj. If my calculations are correct, jeśli moje obliczenia są poprawne, then this is where you will emerge. Więc to tutaj trafisz, tutaj emerge to jest pojawić się dosłownie. Tutaj przybędziesz. Witaj, przyjacielu. Wiele... we have much to share. Musimy się wieloma rzeczami podzielić. W sensie pewnie musimy wiele omówić. Now you are blind. Teraz jesteś ślepy. But I have left you provision to see. Ale zostawiłem ci możliwość ujrzenia. That your... to see that your passage might be shorter than mine. A, zostawiłem ci pewne pozycje, pewne możliwości do zobaczenia, że twoja ścieżka, albo by twoja ścieżka mogła być krótsza niż moja. I am forced to conceal it somewhere. Jestem zmuszony do... o, myślałem, że tu brudna dycha, to faktycznie. Zmuszony ją gdzieś zamknąć, gdzieś schować. To jest conceal. Gdzieś w tym pokoju. I byłem zmuszony zaufać też twojemu sprytowi. Że na pewno dasz radę to odnaleźć. I am not the only ghost in this place. Nie jestem jedynym duchem w tym miejscu. A. Nie pamiętam... o! The lens is broken. O, szkiełko jest zniszczone. Tutaj, że wrócić, możemy obracać. Fajne. Chciałbym takie coś mieć. Serio. Zoom out. Prawie przycisk. Zoom on further. A. Teraz jest, to przeskakujemy. Double click na obrotowym, czyli okrągłym krzesełku pudle. Obróćmy. A, okej, okay, tutaj jest... wciśnijmy po przycisku, lololo. Zagadka, it looks like some of the objects can... wygląda to, że niektóre obiekty mogą ulec ruchowi. Aha! Rozumiem, na razie jak na razie proste. Banał, jak na razie. Otworzył się kawałek pudełka. Możemy wysunąć. Okej, okay, mamy nowy obiekt. Możemy prawdopodobnie je połączyć. Właśnie, włożyliśmy czerwone jest. Czerwone szkiełko. Aha, odcisk palca możemy dzięki... co to za IPS can be used? Dzięki temu szkiełku, dzięki temu... jak to powiedzieć? Okularkowi. Możemy zobaczyć coś, co jest ukryte. A, pokazał nam, że możemy to nacisnąć. Podnieś kawałek. Co to jest? A small piece of shaped metal. Mamy kawałek w kształcie sześcianu. Kawałek metalu w kształcie sześcianu. I should try to find where... powinienem znaleźć miejsce, gdzie mogę go umieścić. Czyżby to było to pudełko? Czyżby to było tutaj, na górze? Jak on wygląda? To jest taki sześcian po prostu? Z drugiej strony coś jest? Nie. Dobra. Czy to pudło ma taki element? Tu mamy kopertę. O nie! Panie Rigby, 23 oktober... ojej. Juni... august, sierpień... oktober to jest wrzesień, prawda? Panie Rigby, suffice to do... say what I do not share my colleagues' faith in your character. Co?
suffice it to say, mówiąc krótko, tak, że tego, że... Nie wiem. Że nie podzielam losu moich kolegów w pańskim charakterze? Nie rozumiem. Were it up to me, I should not engage a man of a such low breeding and even lower station of a... O mój Boże. I should not... Zostawiając to mnie, czyli to nie jest leave it up to me, ale jeśli chodzi o mnie, chyba to chodzi, I should not, nie powinienem spoufalać się z tak, z człowiekiem tak niskiego stanu. Breeding to jest nawet gorzej powiedziane, bo to jest tak o zwierzętach nawet. Tak niskiego stanu i pozycji jak pańska, jak pan po prostu. The very thought of talking a grave... Taking a grave robber into our service chills my stomach. Sama nawet myśl, żeby przyjąć zlecenie taking a grave robber into... A nie! Że przyjąć do pod nasze skrzydła kogoś jakby hieny cmentarnej, o! Przepełnia mnie dreszczem i boli mnie przez to żołądek. Ale jak pan de Montfaucon zwykł mówić, needs must as the devil drives. Nie wiem, jakie to jest przełożenie. To jest, że potrzeby muszą, jak diabeł prowadzi. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Chyba chodzi o to, że czasami nie ma wyboru, tak? It falls to me then to brief you in your ungodly task. Więc mnie pozostało, by wprowadzić w pana w ten bezbożny czyn. As you should be well aware, jak powinien pan dobrze wiedzieć, you shall only be paid upon your successful return with the artifact. Zostanie pan opłatę tylko wyłącznie w momencie, kiedy pan wróci z artefaktem. Should you find yourself having any ideas otherwise, I must stress to you that while the artifact is of enormous value. Should you find yourself having any... Jeśli przyjdzie panu jakaś inna myśl, I must... Muszę panu przypomnieć, że artefakt ma naprawdę wielką wartość. Value within a certain small... Ale ma wielką wartość tylko w wąskim gronie badaczy. It is not for the eyes of or hands of an uneducated man as yourself. Nie jest przeznaczony dla oczu czy rąk tak niewyedukowanej osoby jak pan. Jesteśmy takim Indiana Jonesem, tylko nie jesteśmy badaczem. Po prostu musimy odzyskać artefakt i nam za to płacą. It is not for the... I unconditionally demand... Bezwarunkowo wymagam... By nie wchodził w żadną interakcję z obiektem. Dlaczego? To jak on go przynieść? It might prove incredibly dangerous for you to... Może to się okazać naprawdę dla pana niebezpieczne. It is an instrument of great... Jest to instrument o ogromnej mocy. I should not be interfered with by... I nie powinien zostać... Nie powinno mu się... Nie powinno się mu nie tyle przeszkadzać, tak to się dosłownie to znaczy. Nie powinno go się zaprzątać, jakby tak go dotyka. Nie powinno go jakby kiepsko gorszym umysłem, niższym stanem umysłu jak my. To jest do nas, jesteśmy panem Rigby, 1883 rok. Niemile nas potraktowali, przyznam. No niemiłe to jest. Czy mogę coś... Wow. Nie mogę tu użyć oka, dobra. Wow. A nie, bo tu są... okej. Okay. Brakuje w takim razie na jednym... Nie? No tutaj nie. Tu nie. Czy tutaj? Tak, tutaj. Potrzebuję czterech. Oj, coś to było. Mogę tak robić, okej. Brakuje ciągle jednego kawałka. Czy otworzyłem tym coś? Czemu nie mogę się przyjrzeć? Co tutaj jest zagadka? Północ, południe, brakuje kawałka. Tam, na dole.
Czy nie mogę tego wykonać, póki nie odnajdę kawałka, który prawdopodobnie jest w tym pudle? Czy mogę je jakoś... Czy oko mi pomoże? Nie bardzo. Czemu nie mogę na nic innego spojrzeć? Na to pudło już nie mogę? Najwyraźniej nie. Wykorzystało. To są jakieś glify. To są jakieś... Jakby czas. Nie mogę tego zabrać? A, no właśnie! Kurczę blade, no! Przecież klikałem wcześniej na to i... No właśnie. Moje bystre oko. Okej. Otworzył... O! Super. Możemy to obracać. Czy to ma związek... Aha, musimy wyjąć stąd jakąś kulę. Dobrze. Strange Brass Sphere. Jakaś kula z mosiądzu. Wygląda na to, że gdzieś mogę ją włożyć. Prawdopodobnie tutaj. Tak, to jest... Oko? Sen... A! Źle. Code is hidden in the room somewhere. Gdzieś kod musi być ukryty. Nakierowując... To będzie ciężkie. Mamy 5 liter. 1, 2, 3, 4, 5. Ale tu nie mamy takich liter. Mamy I. A myślałem, że będzie WN. Trust. Być może jest to gdzieś tutaj. Prawdopodobnie jest to związane z tym stołem. A może i nie. Może i nie. Czy ta koperta? Czy tutaj była jakaś informacja? Podkreślone mamy rzeczy. Enormous value. Nie. Great power. Nic z tych rzeczy. Czyli to nie prawdopodobnie nie jest ta koperta. Prawdopodobnie nie. O, mogę tu zajrzeć. Znaczy pewnie mogę tam czas, ale nic to jest. Czy w takim razie to oko mnie o czymś poinformuje? Czy poinformuje mnie na tym stole? Tak, mamy tutaj. Ses win. Pozbądźmy się oka. Ses win. Sy, e, sy, ły, n. Dobrze. Co to jest? Medalion, który... Tu jest interesujący. Wygląda interesująco, powinienem mu się przyjrzeć. Okej. Ułożył się w kwadrat. Jestem ciekaw, czy będzie pasował kształtem do czegokolwiek. Prawdopodobnie do drugiego stołu, do tego kwadratowego pudła. Ups. Fantastycznie. Okej. Co idzie? A teraz kolejny element, który szukamy w tych kazamatach. Podejrzewam, że nie jest on. O! Że on nie jest, że chciałem powiedzieć, w tych czarnych przejściach. Okej, mamy to. Pewnie kolejność, w której mamy wcisnąć dane glify, które są wygrawerowane na tym stole. Tutaj. A więc dobrze. Albo nie, albo po prostu już jak aktywowaliśmy. O! Okej, musimy to ułożyć w ten wzór. Tylko szkoda, że mi go nie pokazało.
Mogę przejść tam, bo chciałem zobaczyć jeszcze go raz. A tu jest! Ała, to boli. Czekam, nie mam go tak ułożyć. O kurwa, przestań! Czy mogę go obracać? Nie. A, uzupełnić go! Tak? Tak, o tak. Mhm. Uzupełnić miałem. O kurde. Mieliśmy nie wchodzić w kontakt z tym przedmiotem, tak? Rozumiem. Chapter rozdział zakończony. Grave Robber. Hiena cmentarna. You have done well to emerge from the crypt. Sounds... Crypt... You have done well to emerge from grip sounds of both mind and spirit, though I fear this is only the beginning of your trials. Illumination. Spisałeś się dobrze i udało ci się wydostać skrypty. The crypt sound of both mind. Nie rozumiem, dźwięki i umysłu i ducha, jednak obawiam się, że to jest dopiero początek twojej podróży, twoich testów. Dobrze, i tutaj zakończę nagrywanie. Bardzo, bardzo fajnie skonstruowana gra. Naprawdę podoba mi się trochę taki aspekt też horroru. Naprawdę fajnie to jest zrobione. Zagadki, poziom bardzo sympatyczny. Momentami wiem, że wydawało się, jakbym wiedział, co robić, ale po prostu nie odzywałem się i próbuję się też skupić. Bardzo, bardzo sympatyczny. Bardzo fajna gra. Bardzo mi się podoba. I do zobaczenia w takim razie w następnych odcinkach. Trzymajcie się.